is 100% no. Yeah, 100%. I'm sorry. If you had been working in Norway, then it would be okay. But only holiday, not okay. Because of the virus. Gdzieś przed tymi mogliśmy sobie już jechać, a dzisiaj już nie. Dobra. I'm very sorry. So, 15th of July. Maybe future. Yeah, maybe 15th of July. Today is 6th and 15th. Maybe Polish citizens will be allowed in. So you have to read 15th of July if you are allowed in as Polish citizens. But before, 100% no. I advise you to consider the comprehensive to their site, also their website, where they show on rights and so on, so that they slipper to slipper to come back again. Yeah. So maybe there is some form of information in Polish about different countries and different rules that you can read, but in Norway right now you can't come in. Okay, thanks. I'm very sorry. Okay, so just turn and around, please. This? Yeah. This, please. Kuźwa, byliśmy wczoraj. Wczoraj żeśmy byli, a dzisiaj od godziny 6 absolutny zakaz. Polaków. Gdzie możemy zapłacić to? Tu. I wycieczkę szlak trafi. Tak jest. Przez tych polityków naszych. Od godziny 6 absolutnie zakaz wjazdu, za dużo jest w Polsce chorych. I nieważne, że my już się tłuczemy tyle po świecie, jednak nam się nie udało, kochani. To, że życiutka. Jesteśmy już dwa tygodnie w Finlandii. Finlandii, tydzień byliśmy w Estonii, tam w tych innych krajach, nic to nie dało, cofnęli nas z powrotem. W nocy nie było nikogo na granicy, myśmy już byli w Norwegii. Wróciliśmy po paliwo. Paliwo? Kto coś powiedział? Także no niestety, notka... Wybijmy sobie z głowy. A już było tak blisko! Kuźwa! Jesteśmy na granicy finlandzko-norweskiej. Tam już ten pas zieleni daleko, to już jest Norwegia. Wczoraj przyjechaliśmy, ale CBN był na kartę. Ja nie mam karty, tylko chcieliśmy zatankować. No i niechcący wjechaliśmy na Norwegię. Przejechaliśmy za 2 km. Mówimy, wracamy. Jest taka cisza. Gdzieś tam tylko pies szczeka, a już jest 11. Zobaczcie, jak wygląda w Finlandii kościół. Taki budynek. Skromny, wygląda jak świetlica, jest krzyż, jest kościół. Nie wiem, jaka to wiara, ale nieważne. Szukam za tym kościołem plebanii, bo u nas to jest plebania czasami większa od kościoła, ale nie widzę. Jeszcze przejdę kawałek, zobaczę. Co tam jest? Jakiś plac zabaw? Jakieś domki? I koniec. Wejście.
wejście do kościoła. No to co, uderzamy na Norwegię teraz. Jak tam, wolne? Wolne. Wolne, mamy cały. Zbiornik mamy cały. I jedziemy teraz na Norwegię. A jak ktoś jest zdziwiony, że kochaniutki przepędzę w zimówce? To już ci przeziębił, bo trzeba z lodówki zimne pić, tak? No nie chodzi o to. Tu jest zimno. Wieje. Polarny. Gwiazd w nocy było chłodno. Mi było pod kołderką ciepło. Czekaj, jak my tu mamy jechać? No tu. Tu w dół, tak? No. Tak jak wczoraj jechaliśmy. A, to było wczoraj. No tak, pojechaliśmy w dół. Nie wiem. No, chyba zielone, nie wiem. Tu Litol. Czerwone, nie wiem. Nie. Nie wiem. No przyjechaliśmy, jesteśmy w Norwegii. No, nie wiem. Norwegia nie jest w Unii, ale jest w strefie Schengen. Według informacji, które obficie zalewają polski internet, Norwegia nie wpuszcza Polaków. Nie wpuszcza z uwagi na pandemię. A tu dwa małe się Polaczki przydarły. Tak. Chyba, że nas po drodze gdzieś cofną. No i pukać. Tak, jest to kupę kamer. Tak. Także kamera na kamerze. No. O kuźwa. I jest. No i kochani, będziemy jeszcze banku. Tak. Ja zostawię kamerę tak jak w tym. Tak jest. Tak się cieszyliśmy. Ale jest jedno ten, że w Finlandii byliśmy długo, co? Tak jest. Dobra. Albo pojedziemy z powrotem, albo pojedziemy na Nordkap. No. I dokumenty trzeba szykować, tak? Tak jest. Ups. Perfect. Hello. Do you have a driver's license? Pięćdziesiąt pięć. 70, tak?
Nie wiem, później ci przeliczę. Drugi zjazd. Norwegia o 23:00 w nocy jedziemy na morze. I tam będzie morze, tam będzie morze. Norwegia. Patrząc tak na pierwszy rzut oka, a co to jest? Odpływ? Odpływ jest, no. 60 pilnuj, pamiętaj. Mamy teraz odpływ. O kurka, ale wody zabrało. Jak będziemy wracać, będzie przypływ. O 11 w nocy też można kręcić. Można, bez światła. Bez światła. Pokażę wam jeszcze raz odpływ, bo może nie będzie, jak będziemy wracać. Tyle wody zabrało. 23:30. I teraz jedziemy po Norwegii. Norwegia pokazuje, jakie ma pazurki. Tak, piękna. Piękne jest. Ludzie się zachwycają, wyjeżdżają na południe. Nas no. Zachwyca północ. Zobacz, jakie. Pokażę kochaniutkiego, że my to my jedziemy. No, jeszcze na północ. Jeszcze idzie.